No i co ty o tym wszystkim myślisz? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Maja już śpi. Podoba ci się? Dzisiaj kupiłam. Bardzo ładna bielizna. Masz świetny gust. Oj, przestań, nie mów w ten sposób. No tak, teraz jest wszystko jasne. No ale nic nie jest jasne. No, może oni po prostu jechali razem, żeby, nie wiem, załatwić coś dla ciebie. Może jakąś niespodziankę. Jasne. Nie bądź naiwna. Nie wiem, zapraszałaś ją? Ja myślałam, że jak tutaj przyjdę, to ty padniesz na kolana i będziesz błagać, żebym została. Fatalnie się pomyliłam co do ciebie. Bardzo mi przykro. Powiedz mi, tak na odchodne, co takiego się wydarzyło w twoim życiu, że tak bardzo się zmieniłeś? Chodzi o inną kobietę? Poznałeś kogoś? Nie. Mi się nie oszukasz. Mów. Nie chcę o tym rozmawiać. Poznaj, to moja Mariola. Mariola, to jest Emilia. Stara znajoma. Bądź grzeczna. Kto to jest? Mam nadzieję, że ona potraktuje cię tak samo jak ty mnie. Latka lecą. No komu lecą, tym lecą. Mój Jureczek jest naprawdę w świetnej formie. Nie. Porozmawiamy o tym teraz. Nie dam się tak łatwo zbywać. A może ty się jeszcze nie wyleczyłeś ze swojej byłej żony, co? Bzdura. A w jakim dokładnie wieku kobieta staje się niewidzialna dla mężczyzn? A nie mam pojęcia. Kochanie, taką jak lubię najbardziej. Słodką i gorącą. Ależ oczywiście. Dziękuję. Naprawdę, chciałabym mieć taki dystans w twoim wieku do siebie. Zazdroszczę. Nasz związek, to był po prostu błąd. No jasne, że to był błąd. Nara, stary pierdzielu. Cześć, ale moment, Przemek, to nie jest zabawne. Między nami nic nie ma. To był tylko jeden raz i wiesz, nic więcej. Co ty mówisz, ty podła świnio? Ten